Głogów, Lubań, Przemków i Polkowice to kierunki, gdzie od 1 września jeździ mniej autobusów Intertrans PKS. Połączenia zostały póki co zawieszone. Powodów jest kilka. Zmiany spowodowane są dbałością o naszych klientów, przede wszystkim tych, którzy dojeżdżają do szkoły. Wynikają w pewnej części także z braku kierowców. Natomiast jest to znikoma część kursów, które realizujemy. Szukamy rozwiązań, które pozwolą dowieźć przede wszystkim wszystkie dzieci do szkół. Rezygnujemy raczej z połączeń mało obciążonych. Dla osób mieszkających w okolicznych wioskach autobus to czasami jedyna możliwość dostania się do większego miasta. 8 godzina zawieszony jest od nas, też jechał z Przemkowa. Teraz będzie zawieszony Polkowice, no to nie będziemy mieli się czym dostać, nie każdy ma samochód. No co ja mam zrobić? Ja bym chciał, żeby było. No. Bo nie to jest dla mnie ważne. Panie, ja się nie mam dostać do Głogowa, bo tak, do sklepu muszę tu. Głogowie tam, Jakubowie tam, co tam jest w tym sklepie. Nie. Korzystamy z autobusu, bo nie mamy innego pojazdu, za starsi jesteśmy. Coraz mniej jest i jeszcze umniejszą, to już nie wiem. Brak kierowców to problem, z którym boryka się nie tylko firma Intertrans, ale i inne przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem. Głogowski Urząd Pracy wyciąga pomocną dłoń. Na potrzeby tych właśnie przewoźników szkolimy kierowców, a więc opłacamy prawo jazdy kategorii D oraz opłacamy kurs kwalifikacyjny na przewóz osób, bo dzisiaj samo prawo jazdy to już nie wszystko. Oprócz prawa jazdy to jeszcze trzeba mieć ukończony kurs kwalifikacyjny na przewóz osób. Na dzień dzisiejszy skierowaliśmy kolejną dużą grupę osób chętnych. Skierowaliśmy 20 osób właśnie na kursy, szkolenia, żeby te osoby zdobyły odpowiednie uprawnienia i właśnie żeby mogli być kierowcami właśnie w Intertransie, w komunikacji miejskiej i w Merkusie. 8 tysięcy złotych, tyle może zaoszczędzić kandydat na kierowcę, który zarejestruje się w Głogowskim Urzędzie Pracy jako bezrobotny i skorzysta z przeszkolenia na kierowcę kategorii D.